Cześć, tu twórca Tracker Camp. Niekiedy, gdy nie posiadałem gumy wentylowej, spławik do żyłki mocowałem przy użyciu kawałka dętki. W tym celu z dętki należy uciąć wąski pasek. Z takiego paska odciąć mały kawałek, przebić go na wylot i umieścić na końcówce spławika. Opaski różnej szerokości ucięte z dętki można także wykorzystać na przykład do zabezpieczenia metalowego pojemnika przed otworzeniem. Bądź do mocowania na pochwie noża lub maczety wybranych elementów wyposażenia. Tutaj na pochwie noża pod szeroką opaską uciętą właśnie z dętki umieszczona zapalniczka. I na pochwie maczety, również pod szeroką opaską, umieszczone krzesiwo. I z drugiej strony, pod tym samym kawałkiem gumy, niewielkie metalowe pudełko. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.